Witam Was bardzo serdecznie w święto Podwyższenia Krzyża, Krzyża Świętego. To, co do mnie z całej liturgii słowa dzisiaj dociera, to słowo życie. W pierwszym czytaniu gwarancją uzyskania czy utrzymania w sobie życia było spojrzenie na węża miedzianego, który miał Mojżesz umieścić na palu. Jest tam napisane, że dokładnie w Księdze Liczb, w 21 rozdziale, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Natomiast w Ewangelii można dostrzec, choć czytając Ewangelię nam to może umknąć, również słowo życie. I to jest słowo kluczowe w tej perykopie ewangelicznej. Że Syn Człowieczy, dokładnie Syn Jednorodzony Boga Ojca przyszedł na ten świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie tylko życie to doczesne, ale życie wieczne. I to jest właśnie wyjątkowość Nowego Testamentu i tej misji Jezusa. Nasze życie, kiedy jesteśmy z Bogiem, nie zatrzymuje się tylko na tym, że żyjemy w obfitości, żyjemy w dobrobycie i że to jest znak błogosławieństwa, ale Jezus przychodzi, aby nas zbawić, a więc podciągnąć nas jeszcze wyżej, podnieść nas z naszej doczesności, z naszej ułomności, z naszego grzechu i powiedzieć, jest niebo otwarte, jest niebo na wyciągnięcie ręki, tylko przyjmij to zbawienie jako swoje. To jest życie wieczne. I to jest dopiero pełne życie w obfitości. Więc Syn Człowieczy przychodzi po to, aby nie świat potępić, ale go zbawić. Aby nie skupiać nas na naszej doczesności, na potrzebach naszych. I nie przyszedł Jezus po to, żeby spełniać nasze zachcianki, czy nawet nasze potrzeby, żebyśmy się dobrze tu czuli, ale aby nas pociągnąć z wyż. I to podwyższenie krzyża, to dzisiejsze święto jest przede wszystkim też świętem dla nas. Chwała krzyża już zajaśniała. Jezus został już uwielbiony na krzyżu. My mamy teraz swoim życiem Jezusa uwielbić i jakby pozwolić, by naszą doczesność podciągnąć z wyż. A spojrzenie na krzyż może nam w tym pomóc. Dlatego dzisiaj pomódlmy się do Ducha Świętego o umiejętność spojrzenia na krzyż jako taką drabinę do nieba. Krzyż jest naszą drabiną, po której możemy się wspiąć. Jest to obraz oczywiście, język obrazowy, ale kiedy Ty przyjmujesz krzyż jako dar, on staje się dla Ciebie drabiną, miejscem wzrostu. Duchu Święty, dziękuję Ci za dzisiejsze słowo, a szczególnie za to słowo kluczowe, jakim jest życie. Dziękuję Ci za to, że Jezus zaprasza mnie do życia wiecznego, nie tylko tego, które jest nam tu ofiarowane na ziemi, ale każe mi patrzeć do góry, spoglądając na krzyż. I proszę Cię, Duchu Święty, o umiejętność zobaczenia dalszej perspektywy, nie tylko tej tu na ziemi, ale tej niebiańskiej, tej wyższej, tego wyższego levelu, tego wyższego poziomu. Przyjdź, Duchu Święty, i zapal takie pragnienie spojrzenia wyżej i głębiej, szczególnie zapal to w tych osobach, które dzisiaj tego potrzebują i odczuwają jakiś brak, który ściąga ich tutaj, na ziemię, na zaspokojenie jakiejś potrzeby. Ty jesteś zaspokojeniem wszystkich naszych potrzeb. Bądź zaspokojeniem tych potrzeb. Ale pomóż nam też patrzeć głębiej i wyżej. Na niebo jako nasz cel, nasze zbawienie. Przyjdź, Duchu Święty, zawołaj. Amen. Dzisiaj modlitwa, która też przeniknęła do modlitwy franciszkańskiej. Wielbimy Cię, Najświętszy Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż Twój święty świat odkupiłeś. Niech to nam dzisiaj przyświeca.
przez Twój krzyż nas odkupiłeś. Taki akt trzelisty. I w komentarzu uwielbi Jezusa swoimi słowami jako wywyższonego na krzyżu. Może to być zwyczajne: uwielbiam Twój krzyż, Panie. Uwielbiam Ciebie na drzewie krzyża. Niech to będzie krótka modlitwa, która wyrazi Twoją cześć do tego największego znaku, jakim jest znak krzyża dla nas wszystkich chrześcijan. Dobrego, owocnego czasu i do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach. Trzymajmy się Jezusa. Z Panem Bogiem.